Rozdział 7. Leniwi, wzgórze trudów, walka z okrutnym. Przyszli wreszcie na to miejsce, gdzie ongiś chrześcijanin napotkał prostaka drzemalskiego i zarozumialca, pogrążonych w głębokim śnie. Nagle przed oczyma pielgrzymów odsłonił się straszny widok. Wszyscy oni trzej wisieli na łańcuchach niedaleko, po drugiej stronie drogi. Miłosierna zapytała ich opiekuna i przewodnika, kim są ci trzej mężowie i za co zostali tutaj powieszeni. Wielkie serce. Ci trzej byli ludźmi mającymi bardzo złe charaktery. Nie mieli wcale zamiaru zostać pielgrzymami, a przeszkadzali jak mogli wszystkim, którzy chcieli pielgrzymować. Sami byli leniuchami i głupcami i starali się uczynić takim każdego, kto tylko chciał ich słuchać, wmawiając im równocześnie, że pomimo to koniec drogi ich życia będzie pomyślny. Gdy chrześcijanin tędy przechodził, spali. Teraz, gdy wy przechodzicie, już wiszą. Leniwi tutaj stali się dla wszystkich znakiem, patrz, już wiszą. Opuścili wszak dróg świętych szlak, więc bacz. Idziecie mężnym staje się, prawdziwy jest to cud. W słabości moc, gdy wielkie serce wiedzie Boży lud. Miłosierna, ale czy udało im się kogoś zwieść? Wielkie serce, niestety tak. Wiele osób odwiedli od prawej drogi. Był na przykład niejaki powolny, którego namówili do czynienia tego, co i oni. Również wzięli górę nad zadyszanym, nad nie dam rady, nad jeszcze trochę ciału, nad śpiochem i nad pewną młodą niewiastą, której na imię było Tępa. I ją odwiedli od drogi i zaczęła robić to samo, co oni. Poza tym wydawali o Panu złe świadectwo, przekonując innych, że jest tyranem. Także o tym dobrym kraju rozszerzali kłamliwe wieści, jakoby nie był ani w połowie taki dobry, jak o tym niektórzy mówią. Zaczęli również obrzucać obelgami jego sługi i nazywać najlepszych z nich rzezimieszkami mieszającymi się do nieswoich spraw i czyniącymi zamieszanie. Więcej jeszcze. Chleb Boży nazywali młotem. O pociesze dzieci Bożych mówili, że to przywidzenie, a podróż i trud pielgrzymów nazywali rzeczą bezcelową. Chrześcijanka, no, jeśli takimi byli ci ludzie, to ich opłakiwać nie będę. Otrzymali to, na co zasłużyli. Myślę też, że dobrze jest, że wiszą tak blisko gościńca, są bowiem ostrzeżeniem dla innych. Czy nie byłoby to jednak wskazanym, aby wszystkie ich zbrodnie wyryć na jakiejś płycie z żelaza lub miedzi i ustawić na miejscu, gdzie się ich dopuścili, aby to było przestrogą dla innych złych ludzi? Wielkie serce, tak uczyniono. Możesz się przekonać o tym, jeśli podejdziesz nieco bliżej do muru. Miłosierna, nie, nie, niechaj raczej wiszą, imiona ich niechaj gniją, a zbrodnie ich żyją jak wieczne świadectwo przeciwko nim. Uważam, że szczęśliwie się to dla nas stało, że ich powieszono, zanim znaleźliśmy się na tym miejscu, bo kto wie, co za krzywdę chcieliby oni wyrządzić nam, biednym niewiastom. Potem słowa te ujęła formę takiej pieśni. Więc trzej nic po nie wiście już, dla wszystkich jawny znak. Przeciwko prawdzie, kto by chciał ukuć spisek jakiś tak. Jak wy, niech wie, że czeka go haniebny koniec wnet. Pielgrzymów wrogiem kto chce być, miast ich wyrywać z bied. O duszo moja, ludzi tych na każdy czas się strzeż. Ciemiężą świętobliwość wszak, więc stąd naukę bierz. Poszli dalej, aż do podnóża wzgórza trudów. Przyjaciel ich, pan Wielkie Serce, znowu skorzystał ze sposobności, aby im opowiedzieć, co się wydarzyło, gdy przychodził tędy chrześcijanin. Najpierw zaprowadził ich do źródła. Oto, powiada, źródło, z którego pił chrześcijanin, zanim zaczął wspinać się na to wzgórze. Wtedy źródło to było czyste i dobre, lecz później zostało zabrudzone nogami tych, którzy nie życzą sobie, aby pielgrzymi gasili tutaj swoje pragnienie. Ezechiela 34, rozdział 18-19 wiersz.
Miłosierna zapytała: czemu są tak zazdrośni? Chciałbym wiedzieć. Przewodnik ich rzekł jednak: wodę z tego źródła można użyć jeszcze i teraz. Jeśli się ją wleje do dobrego i czystego naczynia, wówczas brud opadnie na dno, a woda pozostanie czysta. Tak więc uczyniła chrześcijanka i jej towarzysze. Naczerpali wody do glinianego garka, poczekali, aż brud opadł na dno, a potem napili się jej. Następnie przewodnik pokazał im te dwie boczne drogi, znajdujące się u stóp wzgórza, na których zginęli pobożniś i obłudnik. Są one istotnie niebezpieczne, rzekł. Oto dwóch zginęło tutaj, gdy tędy przechodził chrześcijanin, a pomimo to, że jak widzicie, od tej pory drogi te zostały zamknięte przy pomocy łańcuchów, słupów i rowu, ciągle jednak są tacy, którzy wolą zaryzykować przedostanie się tam, aniżeli zadać sobie trud wejścia na to wzgórze. Chrześcijanka: droga przewrotnych jest przykra. Należy się raczej dziwić, że udaje im się w ogóle wejść na nią bez narażenia się na złamanie karku. Wielkie serce. A jednak ryzykują, ba, gdy tak się zdarzy, że któryś ze sług króla zauważy to i woła za nimi, ostrzegając, że znajdują się na fałszywej drodze, na której im grozi niebezpieczeństwo, to oni jeszcze im złorzeczą, mówiąc: w słowie, któreś mówił do nas w imieniu Pańskim, nie usłuchamy Cię, ale dosyć uczynimy każdemu słowu, które wynijdzie z ust naszych. Jeremiasz 44, rozdział 16-17 wiersz. Ach, gdybyście popatrzyły trochę dalej, stwierdziłybyście, że drogi te w zupełności są zagrodzone. I to nie tylko tymi słupami, rowem i łańcuchami, lecz również i żywopłotami. Pomimo to jednak ludzie udają się właśnie tam. Chrześcijanka: są leniwi. Nie lubią trudów, spinania się, są one dla nich zbyt przykre. Wypełniło się więc w ich życiu to, co jest napisane: droga leniwego jest jako płot cierniowy. Przypowieści 15:19. Tak, raczej wybierają oni chodzenie po drogach grożących usiedleniem, niż wspinanie się na to wzgórze i przebycie reszty drogi prowadzącej do miasta. Ruszyli więc naprzód i zaczęli spinać się na wzgórze. Zanim jednak dostali się na szczyt, chrześcijance zaczęło brakować tchu. Rzekła więc: to istotnie bardzo męczące podejście. Nic dziwnego, że ci, którzy kochają wygodę ponad swoją duszę, wybierają jakąś łatwiejszą drogę. Za chwilę miłosierna rzekła: muszę usiąść. Również i najmniejsze z dzieci zaczęło płakać. Chodźcie, chodźcie tylko jeszcze kawałeczek dalej. Nie siadajcie tutaj, zawołał wielkie serce. Już kilka kroków stąd znajduje się książęca altana. Rzekłszy te słowa, ujął małego chłopca za rękę i zaprowadził go tam. Gdy znaleźli się w altanie, chętnie skorzystali z ławki, aby usiąść, gdyż byli bardzo spoceni i zmęczeni. Wówczas miłosierna rzekła: och, jakże słodko jest odpoczywać tym, którzy są spracowani. Mateusz 11:28. Jak dobry jest książę pielgrzymów, że postarał się o takie miejsce odpoczynku dla nich. O tej altanie wiele już słyszałam, ale jej jeszcze nigdy przedtem nie widziałam. Strzeżmy się jednak, aby nie zasnąć tutaj. Słyszałam bowiem, że drogo to kosztowało biednego chrześcijanina. Potem Pan Wielkie Serce odezwał się do dzieci: no, jak wam się powodzi, moi dzielni chłopcy? Co teraz myślicie o pielgrzymowaniu? Proszę Pana, rzekł najmniejszy, ja myślałem, że już nie będę mógł zrobić ani kroku dalej. Dziękuję za podanie mi ręki w potrzebie. Przypomina mi się teraz, co powiedziała mi moja matka, że droga do nieba to wspinanie się po drabinie, a droga do piekła schodzenie ze wzgórza. Ja jednak wolę wspinać się po drabinie do życia, aniżeli schodzić ze wzgórza ku śmierci. Potem odezwała się miłosierna. Przysłowie mówi, że schodzić w dół jest łatwo. Ale Jakub, tak bowiem nazywał się ten chłopczyk, rzekł: moim zdaniem nadchodzi dzień, w którym schodzenie w dół będzie najtrudniejsze. Dobrze, chłopcze, powiedział na to jego nauczyciel. Dałeś jej słuszną odpowiedź.
Wtedy miłosierna uśmiechnęła się, a mały chłopczyk zarumienił się. Pójdźcie, rzekła chrześcijanka, i posilcie się nieco, aby trochę odświeżyć usta, podczas gdy siedząc tutaj dajemy nogom odpoczynek. Wszak mam tutaj kawałek jabłka, granatu, które pan tłumacz dał mi do ręki, gdy wychodziłam z jego domu. Dał mi również kawałek plastra miodowego i małą flaszkę kropli wzmacniających. I mnie się wydawało, że ci coś dawał, rzekła miłosierna. Widziałam bowiem, jak odwołał cię na bok. Istotnie, tak zrobił, odpowiedziała chrześcijanka. Ale pozostajemy przy tym, co powiedziałam, gdy wychodziłyśmy z domu. Będziesz współuczestniczką wszystkich dóbr, które tylko posiadam, za to, że tak chętnie zostałaś moją towarzyszką. Dała im więc wszystkim po cząstce i jedli zarówno miłosierna, jak i chłopcy. Chrześcijanka zwróciła się również i do Pana Wielkie Serce, mówiąc: Panie, czy pójdziesz też za naszym przykładem? On jednak odpowiedział: Wy idziecie na pielgrzymkę, a ja wkrótce wrócę. To, co macie, może wam się bardzo przydać, ja zaś jadam w domu te same rzeczy każdego dnia. Gdy więc posilili się i jeszcze chwilę porozmawiali, przewodnik ich rzekł: Dzień się nachyla, a więc radziłbym przygotować się do wyruszenia w dalszą drogę. Powstali więc, aby iść dalej. Mali chłopcy poszli przodem. Chrześcijanka zauważyła jednak, że zostawiła swoją flaszkę z kroplami wzmacniającymi, posłała więc po nią swego małego chłopczyka. Wtedy miłosierna rzekła: Zdaje mi się, że jest to miejsce, w którym stale coś się gubi. Tutaj chrześcijanin zgubił swój pergamin, a chrześcijanka pozostawiła swoją flaszeczkę. Powiedz mi, proszę, panie, co jest tego powodem? Przewodnik dał na to taką odpowiedź. Powodem tego jest albo sen, albo też skłonność do zapominania. Niektórzy śpią, podczas gdy winni czuwać, a niektórzy zapominają wtedy, gdy powinni pamiętać. To jest przyczyną, że w miejscu odpoczynku pielgrzymi czasami gubią pewne rzeczy. A tymczasem właśnie, gdy się najbardziej cieszą odpoczynkiem, powinni oni czuwać i pamiętać o tym, co już otrzymali. Ponieważ jednak tego nie czynią, często ich radość kończy się łzami, a ich słoneczna pogoda chmurnym dniem. Dowodem tego jest również to, co tutaj przeżył chrześcijanin. Gdy przyszli do miejsca, gdzie nieufny i lękliwie spotkali chrześcijanina i usiłowali ze strachu przed lwami namówić go do powrotu, spostrzegli w pobliżu drogi wzniesienia, jakby platformę, a na niej od strony drogi wmurowaną szeroką tablicę, na której widniał wiersz, a pod nim był wywieszony powód wzniesienia tej platformy na tym miejscu. Wiersz był następującej treści. Kto tę platformę widzi tu, niech bardzo o to dba, co w sercu swym, a także na języku swoim ma. Gdyż kto słów takich nie chciałby do serca sobie wziąć, uciekać będzie jak ci dwaj i straszną karę rządź. Poniżej zaś tego wiersza napisane były następujące słowa. Platforma ta została zbudowana dla karania tych, którzy przez lękliwość lub nieufność będą się bali iść dalej na pielgrzymkę. Na tej platformie zostali również ukarani nieufny i lękliwy, przepalone im języki rozpalonym żelazem, za usiłowanie powstrzymywania chrześcijanina od odbycia dalszej podróży. W ten czas miłosierna rzekła: To bardzo przypomina wypowiedź umiłowanego. Cóż ci da, albo cóż za pożytek przyniesie język zdradliwy, który jest jako strzały ostre mocarza, jako węgle jałowcowe. Psalm 123, 4 wiersz. Poszli więc dalej, aż dotarli do miejsca, skąd można już było zobaczyć lwy. Pan Wielkie Serce był bardzo silnym mężem, więc się ich nie bał. Gdy jednak zbliżyli się do miejsca, w którym znajdowały się lwy, chłopcy, którzy szli przodem, przestraszywszy się ich, czym prędzej schowali się za plecy starszych i odtąd szli z tyłu. Widząc to, przewodnik uśmiechnął się i rzekł: No i jakże z wami, chłopcy, teraz? Radzi idziecie przodem, gdy nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Ale gdy tylko pojawią się lwy, to jesteście zadowoleni, gdy możecie trzymać się z tyłu. Gdy tak szli naprzód, pan Wielkie Serce dobył miecza, mając zamiar utorować pielgrzymom drogę pomiędzy lwami. Nagle pojawił się ktoś, kto miał zamiar, jak się wydawało, stanąć po stronie zwierząt. Zwrócił się on do przewodnika pielgrzymów takimi słowy: Dla jakiej przyczyny przyszliście tutaj?
Człowiekowi temu było na imię okrutny albo krwawy, ponieważ mordował pielgrzymów. Pochodził z pokolenia olbrzymów. Wówczas Pan Wielkie Serce rzekł: te niewiasty i dzieci odbywają pielgrzymkę i muszą iść tą drogą i przejdą nią pomimo Twego sprzeciwu i pomimo lwów. Okrutny: to nie jest ich droga i tędy nie przejdą. Ja przyszedłem, aby im się przeciwstawić i w tym też celu pomogę lwom. Prawdę mówiąc, rozjuszone lwy i okrutne zachowywanie się tego, który im pomagał, sprawiły, że drogą tą od dłuższego czasu nikt nie chodził, także niemal zarosła trawą. Wówczas chrześcijanka rzekła: chociaż do tej pory gościńce pozostawały nieużywane i chociaż w przeszłości podróżni bywali zmuszeni schodzić ścieżkami krzywymi, to teraz nie będzie już tak. Ażem powstała ja, ażem powstała matka w Izraelu. Sędziów, 5 rozdział, 6-7 wiersz. Okrutny rozkazał im jednak ustąpić na bok, a zaklinając się na lwy, jeszcze raz zabronił im przejść. Przewodnik ich, Pan Wielkie Serce, jednak pierwszy natarł mieczem na okrutnego i to tak gwałtownie, że zmusił go do odwrotu. Wtedy ten zawołał: co, chcesz mnie zabić na moim własnym terenie? Wielkie Serce: znajdujemy się na gościńcu będącym własnością króla, a ty na tym jego gościńcu umieściłeś swoje lwy. Niemniej te niewiasty i te dziadki, choć słabe, pójdą dalej swoją drogą pomimo twoich lwów. To mówiąc, wymierzył mu jeszcze jeden cios, który go powalił na kolana. Ciosem tym równocześnie roztrzaskał jego hełm, a następnym odciął mu ramię. Olbrzym ryknął tak strasznym głosem, że niewiasty się przelękły. Pomimo to odetchnęły z ulgą, widząc go powalonego na ziemię. Lwy, jak wiadomo, były uwiązane na łańcuchach, także nie mogły im zaszkodzić. Gdy zatem został zabity stary okrutny, Pan Wielkie Serce rzekł do pielgrzymów: teraz chodźcie za mną, a lwy wam nic złego nie zrobią. Niewiasty przeszły więc obok nich, drżąc na całym ciele. Chłopcy też wyglądali, jakby byli bliscy śmierci, ale ostatecznie przeszli wszyscy pomiędzy nimi bez szkody.